Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym vlogmasie. Przechodzę przez mieszkanie, żebyście mogli zobaczyć, że jeszcze nie jest wcale idealnie. Jak widzieliście na przybitce z mamą, prasowałyśmy zasłony, a w sumie to mama je prasowała. A z Olią do godziny 2 w nocy, słuchajcie, przewoziłam kuchnię z tamtego mieszkania. Przewoziłyśmy to na kilka razy, ale udało się wczoraj przewieźć wszystko i powkładać do szafek, więc jestem mega wdzięczna Oli, mamie za pomoc i w ogóle wszystkim naszym znajomym, którzy byli zaangażowani w przeprowadzkę. I są jeszcze trochę, bo jeszcze nie wszystko jest gotowe. Ja po przewiezieniu kuchni o godzinie 2 pojechałam jeszcze do biura, żeby zapakować paczki z weekendu, które się sprzedały, no i musiały dzisiaj rano wyjść, więc żeby nie było opóźnień, do godziny 5 pakowaliśmy paczki. Chyba 4:30, o 5:00 byliśmy w mieszkaniu tutaj, ja jeszcze z 20-30 minut musiałam poświęcić na załadowanie vlogmasa dla Was, który miał się pojawić z małym opóźnieniem o 8:00, przez przeprowadzkę totalnie rozwalił mi się harmonogram, ale mam nadzieję, że od jutra już wszystkie filmy będą szły planowo o 18:00, jak już tutaj się ogarnę na tym mieszkaniu, to wszystko już powinno być ok. No, także słuchajcie, nie bardzo się wyspałam, spałam 5-6 godzin. Nie jest najgorzej, ale to też nie jest, wiecie, te 8 godzin, gdzie człowiek porządnie odpocznie. No ale dzisiaj czeka mnie tak samo. Jeszcze układanie rzeczy, przewożenie, wysprzątanie tamtego mieszkania na Zagórzu. Także no, trochę jeszcze pracy jest, więc zabieramy się. Jest fajne słońce dzisiaj, nastraja do działania, jest energia, także super. Bo jakby był ponury dzień, to boję się, że mogłabym robić wszystko 2 razy wolniej. Mój tata akurat ma teraz problemy z plecami, biedak, więc nie mogę za wiele pomóc przy noszeniu, ale mieliśmy kumpli, więc nie było z tym problemu większego, ale wczoraj przyjechał do nas i pomógł nam zamontować lustro, które Wam pokazywałam. Jest już zamontowane, także super, fajnie tutaj pasuje. Idealny, jeśli chodzi o rozmiar, to jest właśnie to lustro z IKEA. I w tamtym vlogmasie nie pokazałam Wam, jaki to jest lustro, jaki model, więc tutaj wrzucam Wam screena ze strony z IKEA. To jest dokładnie ten model i naprawdę fajnie wygląda, super. W ogóle słuchajcie, jeszcze wczoraj z Olią przewoziłyśmy te rzeczy z kuchni i w drugiej turze miałyśmy słoiki w torbie i torba nam się urwała, urwało nam się ucho z torby i poleciały 2 słoiki z sokami od babci Kacpra albo od mojej babci, nie pamiętam już, ale to takie soki malinowe, pożyczkowe, wiecie o co chodzi, na klatce, na wejściu do bloku. Wyglądało to normalnie jak taka wylana kałuża krwi. Byłyśmy po prostu całe opryskane. Olia nawet na twarzy miała ten sok po roztrzaskaniu się. Więc jeszcze o godzinie gdzieś 1:00 w nocy biegałyśmy z mopem do mojego mieszkania na dół na klatkę, żeby to wszystko wysprzątać, wymyć. Całe szczęście, że w ogóle kupiłam sobie nowy wkład do mopa, bo tamten był tak zafarbowany przez ten, wiecie, malinowy barwnik, że od razu poleciał do kosza po wysprzątaniu tego, ale no po prostu dzień totalnie z przygody. Śmiałyśmy się z Olią, że to nam przedłużyło o jakieś 30 minut wszystko, no bo trzeba było to, wiecie, zgarnąć ten sok cały, cały pełny słoik, zgarnąć go, potem wymyć wodą z płynem, potem przyjść jeszcze z nowym wiaderkiem i przelać to wszystko czystą wodą, więc dzień z przygodami totalnie. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. Jak widzicie, zasłony i firanki leżą, wiszą totalnie prowizorycznie, są wyprasowane, ale no niestety nie było żabek, zorientowałyśmy się o tym dopiero wieszając firanki już, więc na tak kilka żabek mama poprzypinała co jakiś czas, żeby tylko wisiały, żeby nie było nas widać z zewnątrz, jak tutaj chodzimy wieczorami, jak jest światło zapalone, no ale mama musi przyjechać tutaj, już się zadeklarowała i dołożyć troszkę żabek i pomóc mi to powiesić od nowa. Oto moje późne śniadanko podczas przeprowadzki. To, co miałam po prostu w lodówce, czyli dojrzałe jabłko i serek wiejski. Nie mam pieczywa świeżego, nie mam za bardzo warzyw. Nie robiłam teraz zakupów przez ostatnie 4 dni, więc muszę sobie zjeść to i się tym zaspokoić. Posiliłam się trochę i stwierdziłam, że odpalę sobie ten nowy kominek z hurtowni Róża z Katowic. Mam takie akurat woski, wzięłam ze sobą do tego mieszkania, warm cotton, czyli ciepła bawełna, pewnie będzie pachniało tak praniem. Mam te duże wkłady Tealighty z Kika, idealne do kominków, zapałki, więc odpalamy. Zobaczcie, chciałam włożyć ten duży Tealight i tutaj nie wchodzi do mojego tego drugiego kominka. Bez problemu wchodzą te duże Tealighty, a ten się nie mieści, więc muszę lecieć po mały. You, babe, and all your crazy ways.
Bardzo szybko się roztopił i przepięknie pachnie w całym mieszkaniu takim właśnie świeżym prankiem. Super, polecam ten zapach. Dobra, to lecimy sobie teraz rzeczami po kolei od wyjścia i po prostu przekładamy je na miejsca w mieszkaniu. Tutaj mam steamer, więc to leci do sypialni. Następnie takie duże kosmetyczki rozkładane na grzejniki, na wyjazdy, na żele pod prysznic i tak dalej z Pixi, więc one idą do szafy, do sypialni też. Papiery, dokumenty, zeszyty, długopisy. To myślę, że do szafki pod telewizorem albo do szafki w sypialni. Zaraz ogarnę, jak tam wygląda z miejscem. Dobra, jest szafka w sypialni i do tej szafki spokojnie dokumenty upchnę. Nawet myślę, że na dół, bo wiadomo, że rzadziej się używa takich rzeczy. I fajnie jest to, że w tej szafce też jest w miarę dużo miejsca, więc coś tutaj też zawsze mogę sobie pochować, schować. Myślę, że to położę pościel, czyste ręczniki, takie rzeczy. Znalazłam właśnie w papierach gazetę, w której jestem. Nie wiem, czy pamiętacie, czy śledzicie mnie od tego czasu. W tamtym roku zdobyłam nagrodę Joya, Beauty Influencer Roku. Dzięki Wam, dzięki Waszym głosom. I tutaj właśnie jestem w gazecie. Cała, zobaczcie, Beauty Influencer, Klaudia Tarka, Latex. Fajnie, zatrzymuję takie gazety, w których jestem. Jeszcze mam z dwie. Może je tutaj teraz znajdę. Mamy też Quevo, krzyżówki, nówki sztuki 3. Kacer kupił, no i mamy tak na pamiątkę też. Ten zeszyt na przykład kupiłam i myślałam, że to jest zwykły zeszyt. Nie przeczytałam sobie tego, że to jest My Cocktail Recipes, czyli przepisy na koktajle, miejsce na to. I zobaczcie, każda strona tutaj jest normalnie przygotowana pod rozpisywanie sobie drinków. No a ja mówię, myślałam, że to jest zwykły zeszyt, nie spojrzałam, kupiłam, no i mam teraz zeszyt na drinki, ja bardzo rzadko je piję. A poukładałam sobie tutaj na razie tak, po prostu tutaj zeszyty, nie mam tego dużo, a tutaj jakieś kredki, długopisy i tak dalej. Zobaczcie tutaj, mamy pierwszy próbny nadruk na nasze kosmetyczki, testowaliśmy go, czy będzie dobry, czy będzie fajny na tym materiale, który aktualnie jest, także jak jeszcze nie macie kosmetyczek Wowkow, to zapraszam Was na stronę. No i na razie może być tak w tej szafce. Myślę, że tutaj właśnie do tej zaraz damy pościel, ręczniki i tak dalej. Okej, przyniosłam pościel i ręczniki, tak wiadomo, na razie przymierzymy tylko, żeby było, ale spoko. Dokoptuję jeszcze jeden komplet pościeli na górę, ręczniki i to będzie chyba dobre miejsce. I tutaj mamy świeczki swoje i tutaj mamy komplet, który dostaliśmy od babci Katry, taki świecznik z pytaszkiem, więc zabieram wszystko ze sobą i świeczuszki poukładamy sobie do szafki pod telewizorem. You know you're my everything, the only present I want. I słuchajcie, przez to, że dzisiaj wstałam jakoś przed 11, tak szybko zleciał mi dzień, że patrzę na zegarek, a jest tak naprawdę już 15, robi się za chwilę ciemno i jestem głodna, nie jadłam obiadu, jadłam małe śniadanie, na mnie bardzo małe, raczej serek wiejski, jabłko to jest, tak wiecie, 1/3 mojego codziennego śniadania, no więc jadę chyba sobie coś gdzieś zamówić, bo nie mam za bardzo czasu teraz gotować, nawet nie mam składników, musiałabym iść do sklepu, miałam iść do sklepu, już właśnie byłam zebrana, już wychodziłam z mieszkania, ale zadzwonił do mnie pan właściciel mieszkania i powiedział, że będzie ktoś od naprawy grzejników, więc po prostu musiałam się wstrzymać. Z zakupami wróciłam, no i w sumie teraz patrzę na zegarek. Nim ja coś ugotuję, nim coś zjem, to będzie pewnie 17, więc lecę na parking, odpalam samochód i jadę sobie coś na szybko zjeść. Potem muszę podjechać na chwilę do biura, bo właśnie zapomniałam wziąć z biura pędzli. No i ogólnie myślę, że na koniec pojedziemy posprzątać mieszkanie w Sosnowcu, a w jutrzejszym vlogmasie ułożymy szafę. Myślałam, że dzisiaj to zrobię, no ale zobaczcie, ogarnęłam świece, ogarnęłam trochę tych półek, ogarnęłam kuchnię teraz do końca, więc i tak trochę podrobiłam. Także plan jest taki: zjeść, podjechać do biura po pędzle i po produkty, dwa, których potrzebuję, których nie wzięłam ze sobą, no i potem od razu jadę do Sosnowca sprzątać, więc chyba wezmę ze sobą mopa i odkurzacz, żeby sobie tam już wszystko przygotować. Niby w miarę słoneczny dzień, ale jest zimno, taki mroźny jest. Najpierw muszę jednak jechać do biura, dopiero później zjeść obiad.
Nie wiem, co w ogóle zjem. Nie wiem, czy nie będę zmuszona na jakiegoś McDonalda. Dojechałam do swojego biura. Jeszcze wam tutaj nic nie pokazuję. Jest odrobinkę tła, na boku kawałek ściany. Biuro będziemy porządkować i tutaj projektować, układać w jakichś kolejnych vlogmasach. Myślę, że za 2 odcinki, jak ogarnę mieszkanie, wtedy będę brała się za ogarnianie tutaj studia swojego. Więc na razie wam nie pokazuję. Biorę tylko pędzle, biorę produkty, które miałam wziąć i jedziemy zjeść, jedziemy na Sosnowiec. I słuchajcie, w biurze znalazłam 2 numery Joya, w których też jestem. Tutaj jest Joy z marca 2019 i tutaj jestem ze swoją taką rutyną pielęgnacyjną i łazienką u rodziców po prawej stronie. I w Joyu z Mariną z sierpnia 2019 jest też strona, gdzie pokazuję makijaż taki w szalonych kolorach wiosennych. I wypisałam produkty i krok po kroku, jak go stworzyłam. Wróciłam do auta i słuchajcie, po prostu miałam takie coś, że mówię, no nie chcę jeść McDonald's, a to jest jedyna opcja, żeby zjeść szybko. I pomyślałam, że zadzwonię do rodziców, do domu. Wika akurat jest w domu i mają rosołek z wczoraj, z niedzieli, także idealnie pojadę do nich zjeść rosół. A po sprzątaniu mieszkania, jak będę jeszcze głodna, to ewentualnie pojadę do sklepu i sobie zrobię coś takiego, wiecie, bogatszego na kolację. No, dobrze jest mieć blisko rodziców. Czy ktoś na mnie czeka, mały? Ojejku! 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 Przyjechała pani znowu! Przyjechała zjeść obiadek! Ja dzisiaj, słuchajcie, jestem ubrana w taką choinkową zieleń. Dresik na szybko ubrałam. I zobaczcie, kogo tutaj mam. Kto się tutaj do mnie tak tuli? Przyjaciel. Ej, Barry, my jesteśmy pod kolor. Stary. A ty masz jeszcze świąteczną kokardkę. Ale my jesteśmy pod kolor z obrożą. Co? Moja mała kucharka, zobaczcie, no. Lekcje online, otwiera makaron do rosołu. Taki jesteś pilny uczeń? Ostatnie chwile w Starej Windzie na Zagórzu. Mam ze sobą zestaw sprzątający. Będzie akcja sprzątania. I w ogóle w dzisiejszym roku chyba nie otworzymy kalendarzy, bo do wieczora nie wrócę do domu, a chciałabym już skończyć tego vloga, żeby wiecie, dzisiaj jeszcze około 22 się pojawił. W starym mieszkaniu coraz puściej. Sypialnia. Obrazy jeszcze są i kwiaty, to przyjedziemy innym razem po to wszystko. Tutaj duży pokój. Jeszcze są nasze rzeczy jakieś. Słuchajcie, myślałam, że zostały pojedyncze rzeczy, a zostało tego i tak sporo. Więc jeszcze troszkę rzeczy tutaj. No i ten pokój już całkowicie pusty. Wcześniejszy mój pokój makijażowy. W kuchni jeszcze jest też trochę rzeczy do posprzątania. Odkurzyłam na razie podłogę. I teraz szybko ją umyję i będę zbierała się do domku. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Dobra, jestem już w samochodzie. Mega zmęczona po tym odkurzaniu. Myciu, jeszcze wytarłam kurze w półkach i tak dalej, żeby jak wiecie, było w miarę czysto. No i myślę, że jakoś w weekend przyjedziemy po resztę rzeczy. Jutro możliwe, że wezmę rumbę z domu i oczyszczacz powietrza, bo to są takie dwie dość ważne rzeczy, więc możliwe, że jutro tutaj zrobię jeszcze jeden kurs. I tak jak mówiłam, kalendarze otworzymy na jutrzejszym vlogmasie z dzisiaj i z jutra. Na pewno na stories będę wam dawała znać, o której pojawi się jutrzejszy vlogmas. Bardzo bym chciała, żeby był o 18, ale nie wiem, czy mi się uda, bo po prostu no, przez tą przeprowadzkę serio mam bardzo dużo na głowie. I wiecie, i po prostu jest ciężko trochę z tymi publikacjami na czas, ale dam wam to znać na stories, także w tym momencie się żegnam, wracam do domu i widzimy się już jutro. Buziak, pa pa!